Dzień dobry moi drodzy, chciałam Wam pokazać na początku szklankę, która jest do połowy pełna, ponieważ tak zawsze należy patrzeć na życie, jak na szklankę do połowy pełną. Oprócz tego witam Was serdecznie w mojej kuchni po raz pierwszy w ten sposób. Co dzisiaj będę robić? Dzisiaj, ponieważ lubię zdrową żywność, a czasami zdarza mi się niezdrowa, będę robić kopiec kreta doktora Oetkera bez glutenu, ponieważ to podobno jest zdrowsze. Czy zdrowsze, może mniej jakichś sztucznych barwników, których zazwyczaj jest mega dużo, jeśli chodzi o takie gotowe produkty. Przed przygotowywaniem należy zawsze sprawdzić, co pisze z tyłu, czyli sposób przygotowania. W środku pudełka znajdowały się trzy dodatkowe małe takie opakowania, które zawierają płatki czekoladowe, masę i ciasto. Tak więc mamy rozróżnienie na masę i ciasto. Oprócz tych woreczków musimy dodać swoje składniki. I tak, do ciasta idzie 125 g miękkiej margaryny, 3 jaja, 50 ml wody, 3 banany. A do masy śmietanka i ciepła woda. Oto masło, ponieważ wolę go niż margarynę, i 3 jajka, które się pocą, ponieważ jest ciepło. Zamiast bananów będą zmrożone owoce, których było 250 g w pudełku. Dlaczego szumskie owoce, czyli owoce leśne? Dlatego, ponieważ, gdyż nie lubię bananów z czekoladą. Oprócz tego mamy też właśnie wodę. Tutaj woda, śmietanka i czajnik z wodą, który się poci, bo jest ciepły. Następnie, jak widać na załączonym obrazku, masło, czy tam margaryna, mieszanka ciasta z woreczka oraz 3 jajka dajemy do miski i mieszamy na obrotach miksera 1 minutę do uzyskania gładkiej konsystencji. Pachnie bardzo pięknie, czekoladowo. No i jedziemy z koksem, to znaczy z mikserem. Robi się trochę dymu, ale wszystko jest pod kontrolą. Mam nadzieję. I tak sobie wyrównujemy ciasto. Byle jakim narzędziem. Takim, żeby wyrównywało. Ja będę musiała zmienić narzędzie. A może nie. Sami wiecie, co robić. Oto relacja na gorąco wprost z rozgrzanego, buchającego ciepłem piekarnika. Ciasto znajduje się na środkowym poziomie, piec rozgrzany 175 stopni Celsjusza, czas pieczenia 25 do 30 minut, dlatego dam 27. A co? Wydaje mi się, że udało mi się wyrównać ciasto po górze, ale jak jest naprawdę, to ja Wam nie powiem. A teraz, drogie panie, robota dla prawdziwego mężczyzny, czyli wyciąganie ciasta z wrzącego piekarnika. Ciasto wyciągamy z formy i przerzucamy do ostygnięcia. Następnie masę robimy dopiero po tym, jak nam się ciasto wystudzi. Dalej przepis głosi następująco. Łyżką wydrąż miąższ. Chrząszcz mi w trzcinie, w szczebrze szynie. Tak. Na głębokość 0,5 cm. Zostawiając od brzegu 1 cm nienaruszonego ciasta. Okruchy przełóż do miski i równomiernie rozkrusz. Owoce rozmrożone, troszeczkę też przygrzane i ostudzone. Teraz będę układać na cieście. Śmietankę należy miksować, aż będzie gęsta, co najmniej 5 minut. Ale jeśli jest lekko słona, bo czasem tak się zdarza, że tak człowiek kupił, jeden z drugim, trzeba dodać trochę cukru, miksować. Będzie dobrze. A w międzyczasie do drugiej miski dodajemy 100 ml ciepłej wody i dodajemy proszek. Masa!
śmietanę i masę mieszamy razem bardzo szybko, ponieważ ścina nam masa śmietany. Płatki czekoladowe mieszamy z wcześniej wymieszaną masą. Zostawiając wspomniany wcześniej centymetr od brzegu, formułujemy taką oto kopułkę. Teraz chwila prawdy, czyli pozostała część ciasta ląduje na jego powierzchni i w ten sposób formuje się kopiec kreta. Gotowe! Ta-da! Na 2 godziny do lodówki i można jeść.